Wszystko wskazuje na to, że strefa płatnego parkowania w Śmiglu zostanie zlikwidowana. W zamian wprowadzona zostanie opcja tak zwanego zegara. W porządku obrad 6 sesji Rady Miejskiej Śmigla znalazł się punkt dotyczący wysokości opłat za postój w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Już przed rozpoczęciem obrad istniała opcja, że strefa zostanie zniesiona. Uchwale przygotowanej na dzisiejszą sesję zmiany dotyczą odpłatności. To znaczy obecnie obowiązuje odpłatność za korzystanie ze strefy płatnego parkowania w godzinach od 9 do 18. Proponowana zmiana jest, aby odpłatność obowiązywała od godziny 10 do godziny 17. Myślę, że to jest taka najbardziej istotna zmiana, jak również opłata za pierwszą godzinę parkowania, aby wynosiła złotówkę, a nie 2 złote jak obecnie. Głos w sprawie strefy płatnego parkowania mieli mieszkańcy gminy Śmigiel, którzy w ponad 58% wypowiedzieli się za opcją zegara. Wówczas nie byłoby pobierania opłat, a w danym miejscu parkować można by było maksymalnie godzinę. Do samochodów wkładane byłyby zegary wskazujące godzinę, w której rozpoczęło się parkowanie. Taki system z powodzeniem działa m.in. w Austrii i Niemczech. Kierując się wynikami konsultacji, radny Wojciech Adamczewski zaproponował, by z porządku obrad wycofać uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania. W dniu 26 stycznia odbyła się wspólna komisja dla wszystkich radnych Rady Miejskiej i ustalenia z tej, ta komisja dotyczyła strefy płatnego parkowania i w ogóle regulacji ruchu samochodowego w mieście Śmigiel. Ustalenia z tej sesji, z tej komisji wówczas były takie, że zorganizujemy do dnia dzisiejszej sesji zebrania wiejskie i miejskie, gdzie mieszkańcom się przedstawi zasady tej nowej regulacji strefy zegarowej bezpłatnej i mieszkańcy będą się mogli wypowiedzieć i poprzez zagłosować i wyniki głosowania będą nas obligowały do podjęcia dalszych działań. Większością głosów uchwała została wycofana. W zamian wprowadzono tą w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia w Śmiglu strefy płatnego parkowania. Tą uchwałą uchylić uchwałę obowiązującą z dnia 24 stycznia 2013 roku i żeby ona obowiązywała nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2015 roku, czyli dniem końca umowy, która obecnie obowiązuje z obecnym operatorem. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, no to pan radny Adamczewski już wcześniej mówił, jest to w związku z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej Śmiga oraz wyrażonymi przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich oczekiwaniami w sprawie wprowadzenia ograniczonej strefy postoju, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Uchwała przyjęta została większością głosów, a jeśli chodzi o tą wprowadzającą nowe zasady parkowania w Śmiglu, to ma być głosowana na sesji marcowej.